Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam pierwsze odkryte skiny sezonu 8. Przez całą noc z tyłu głowy gryzło mnie pytanie, kto w tym sezonie przedwcześnie ujawni skiny karnetu bojowego? Zrobiło to już Xbox, tak samo PlayStation, jeśli się nie mylę iOS, i tak aż do 4 rano, gdy Xbox, znowu Xbox, zaktualizowało grafikę promocyjną gry Fortnite. Tak, po raz kolejny Xbox, tak samo jak w 5 sezonie, ujawni nam skiny karnetu bojowego przedwcześnie. Tym razem ta grafika prezentuje się następująco. Przedstawia ona 3 różne postacie z karnetu bojowego. Zaczynając od prawej, to widzimy Drifta 2.0 w ubiorze tygrysa z trzeciego zwiastuna. Po środku za to stoi jeszcze nam jakaś nieznana postać. Według mnie wszystkie te 3 postacie będą miały etapy do odblokowania. I dlatego na razie mogą wyglądać trochę mało wystrzałowo. Pan tygrys na przykład prawdopodobnie doczeka się jakiegoś ogromnego płaszcza lub jeszcze więcej złota. Po lewej za to jest tajemniczy ninja w czerwonym stroju. W sezonie 7 było tak, że Król Lodu, postać za setny poziom karnetu, był po środku, a za nim stały 2 postacie za pierwszy poziom karnetu. I wszystkie z nich miały różne style. Prawdopodobnie tak samo jest w tym przypadku, ale nie było tak we wszystkich poprzednich sezonach. Ale może oczywiście się okazać być inaczej. Dajcie znać, co uważacie o tych skinach. Pamiętajcie, że to nie są wszystkie przedmioty i resztę poznamy dopiero po aktualizacji. Tak czy siak, 3 postacie przedwcześnie to już dużo. I to w sumie tyle. Przerwa techniczna rozpocznie się dzisiaj o 10 i będzie trwała do około 12. Pierwsze wycieki powinny pojawić się około 10.40 lub nawet wcześniej o 10:30. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.